I witam w odcinku szóstym poświęconym serii Airbus A320 Family w symulatorze Flight Gear. W poprzednim odcinku prowadziliśmy sobie tutaj wszystkie dane potrzebne do naszego komputera. Także teraz jesteśmy w sumie gotowi do przygotowania samolotu do uruchomienia silników. Także zróbmy sobie teraz procedurę Before Start Engines. Pierwsza rzecz, sprawdzimy sobie, czy działa alarm przeciwpożarowy. Wejdźmy do panelu górnego i tutaj to sobie przybliżę. Tu mamy właśnie tak systemy do gaszenia pożaru. I przy każdym jest przycisk test. Także sprawdźmy sobie, na przykład przetestujmy sobie system przeciwpożarowy dla APU najpierw. Należy przytrzymać tutaj przycisk test. Mamy alarm, mamy też podświetlenie przycisku agent i podświetlenie tego przycisku fire, dużego czerwonego. I też tutaj nam się wyświetla w górnym panelu ICAM, tutaj warning i znaczy pojawia nam się w sumie tak, że APU fire i jest lista antyprzeciwpożarowa, co należy wykonać. I tutaj także na przycisku agent mamy podświetlenie squib, co oznacza, że butla gaśnicza jest przygotowana do jakby odpalenia. I jeżeli klikniemy przycisk agent, to wtedy podświetli się przycisk discharge, czyli to oznacza, że butla została rozładowana, czyli pożar powinien zostać ugaszony, ale to też zostanie tutaj potwierdzone stosownym zniknięciem komunikatu o pożarze. Sprawdźmy sobie teraz engine pierwszy. Tak, mamy alarm, mamy tutaj też na wyświetlaczu ICAM pokazaną całą checklistę, jaką należy wykonać przy pożarze silnika pierwszego. Na przyciskach agent też są stosowne podświetlenia, więc jest OK. I engine drugi, wszystko jest dobrze. OK, zatem możemy uruchomić silnik APU, nasz pomocniczy. Tutaj wejdźmy sobie jeszcze, otwórzmy stronę ICAM, tą dolną z systemami. Włączmy APU. Automatycznie nam się podświetla tutaj właśnie teraz strona z APU. Powinniśmy za chwilę dostać informację, że klapa zostanie otworzona. Tak, klapa otworzona jest to, bo już o tym mówiłem, ale jest to klapa właśnie, która otwiera się w kadłubie po to, żeby przez tą klapę mogło się dostawać powietrze do naszego silnika APU. Także klapa jest otworzona i możemy tutaj odpalać przyciskiem teraz start. I widzimy, że turbina zaczyna się obracać. APU startuje. Jak już też chyba mówiłem wcześniej, APU jest nam tutaj potrzebne. Raz, że zasila nam to, będzie nam to zasilało prąd, kiedy odepniemy sobie tutaj zewnętrzne zasilanie, wtedy APU przejmie rolę zasilania, ale także APU zasila nam tutaj układ bleed, o którym też mówiłem odcinki wcześniej i dzięki temu, że będziemy mieli właśnie tutaj sprężone powietrze dostarczane do układu bleed, będziemy mogli też uruchomić silniki główne. Bez tego nie uruchomimy silników głównych. Ale oczywiście też ten system bleed możemy też sobie zasilić zewnętrznym tutaj urządzeniem, które też możemy sobie tutaj podpiąć, zamiast na przykład tutaj bleed APU. OK. APU zostało uruchomione, też nam tutaj automatycznie wróciła strona taka domyślna, która jest wyświetlana, gdy samolot jest na ziemi. Dobrze, jedźmy dalej z checklistą. No i teraz włączamy właśnie APU bleed, czyli wciskamy ten przycisk i w tej chwili nasz układ bleed powinien być zasilany przez APU. Możemy się jeszcze upewnić, wciskając tutaj przycisk bleed. Tak jak widzimy, że APU jest podłączone do paka pierwszego i drugiego. Tutaj, jeżeli chcemy przejść na domyślną stronę w danej konfiguracji, to klikamy przycisk CLR, czyli CLEAR. No i teraz w sumie tak, drzwi są otwarte, tutaj już wcześniej wszystko przygotowałem do odprawy pasażerów, także pasażerowie mogą teraz tutaj ładować się na pokład, że tak powiem. Upewniamy się, że parking brake jest teraz zaciągnięty. OK. Manetka jest w pozycji idle, nie jest w idle. OK. Ustawiamy sobie wysokościomierz, ustawiamy sobie ciśnienie barometryczne, jakie obecnie panuje w Warszawie.
Żeby się dowiedzieć, jakie jest ciśnienie, tutaj możemy odsłuchać komunikat ATIS. This is Warshala Okeke Airport Information India. Time 2130 Zulu. Expect visual approach, landing and departing runway 29. Weather, wind 260 at 2 knots, cap okay, temperature 15, dew point 14, QNH 1018 hectopascal or 30.06 inches, no sig, advise on initial contact, you have information. Jak zrozumiałem, jest to 1018, czyli 1018 hektopaskali. Tutaj co do nastawy ciśnienia, mamy też czarne pokrętło, które możemy klikać i zmienić sobie, czy chcemy nastawiać w calach subkartenci, czy też chcemy nastawiać ciśnienie w hektopaskalach. Domyślnie jest w airbusie w hektopaskalach. Możemy jeszcze się upewnić co do ciśnienia, po prostu sprawdzając metar pogodowy. Tak, i rzeczywiście jest 1018 ciśnienie w Warszawie, EPW. OK, także tutaj to mamy. Może jeszcze zmienię tutaj częstotliwość. Dajmy na razie ground. OK, nie będzie nam tutaj nic już tutaj mówić. I teraz sprawdzamy, czy mamy światła seatbelt włączone w pozycję on. Czyli to jest tutaj ten przełącznik, seatbelts on, tak, czyli informujemy pasażerów, że należy zapiąć pasy, nie opuszczać miejsc siedzących. Możemy teraz wyłączyć external power, dlatego że nasz APU działa i powinien zasilać się nasz układ elektryczny. To też możemy jeszcze się upewnić, czy nasz układ elektryczny rzeczywiście jest zasilany. Dajemy tu elek, tak, i rzeczywiście teraz, znaczy nie, jeszcze generator zewnętrzny dostarcza prąd, ale APU jest w pogotowiu. Tak, APU gen jest włączony, więc mogę wyłączyć generator zewnętrzny i teraz APU zasila prąd. No i możemy też uznać, że powiedzmy pasażerowie już wszyscy wsiedli na pokład naszego samolotu. Możemy tu zatem pozamykać drzwi. My to musimy zrobić z zewnątrz, po prostu klikając na drzwi. I tutaj widzimy, tak, że drzwi zostają zamykane. I jeszcze cargo, tak, i już są drzwi zamknięte, jest OK. Możemy tutaj teraz pousuwać ten cały ground service. I klocki pod koła też wszystko usunięte. I teraz włączamy światła beacon, bo będziemy uruchamiać silniki. To jest właśnie takie ostrzeżenie przed uruchomieniem silników. I teraz zrobimy sobie wypychanie i w trakcie wypychania uruchomimy silniki. Chociaż to będzie troszkę ciężkie może przy nagrywaniu. Ale tak, ja będę startował z pasa 11, czyli tutaj nie, to powinno być 15 i powinienem tutaj kołować tutaj tą drogą. Tutaj przeciąć dalej. Tu przeciąć, tu jest pas 11 i tam wykręcę na 11. Żeby się upewnić, weźmy mapę i tak, zobaczmy to sobie. Tak, tu jest 15.33, a 11 jest z tej strony, dobra. Tu jest pas 11. Więc wycofamy sobie tutaj w lewą stronę i będziemy próbowali tutaj, wykręcimy tutaj i tam dalej, i tam zawrócimy na pas 11. I teraz tak, jeżeli chodzi o wypychanie, musimy najpierw zwolnić też hamulec postojowy.
i dwa, musimy wyłączyć anti-skid, czyli antypoślizg, tu w pozycję off i możemy załączyć sobie tutaj wypychanie. Tam też widok jest jeszcze zewnętrzny. Podłączymy sobie tutaj pojazd wypychający. I tutaj mamy road, tak, ustalmy sobie jakby trasę naszego wypychania. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Ok, tu widzimy jakby kropeczki, po których będzie nas wypychał. Tu mamy jakieś opcje, zmiana kształtu ostatniego punktu. Tu pokazanie skrzydła, dokąd będą sięgać. Dobrze, dajmy teraz auto push. Jesteśmy wypychani. No i w tej chwili możemy uruchamiać silniki. I żeby uruchomić silniki, najpierw tutaj musimy ten selektor przestawić na ignition start, pozycję ignition start. To jest ta pozycja z prawej strony. No nie ta, no ta. No to nam się od razu podświetla karta z silnikami. I startujemy. Najpierw powiedzmy silnik pierwszy sobie wystartujemy. Czyli ten przełącznik master ustawiamy teraz w pozycję on. I obserwujemy, że tutaj właśnie rozkręca nam się teraz silnik. Możemy też dać tutaj przywitanie się z pasażerami. Silnik drugi startuje. Tutaj pojazd wypychający prawie nas wypchnął. Pushback complete. Więc możemy tak zapuścić hamulec parkingowy, zaciągnąć znaczy i włączyć z powrotem antypoślizgi. I startujemy kolejny silnik, silnik pierwszy. Tutaj możemy się rozłączyć już. A, nie tutaj. Pushback. Tak, disconnected. Ok. I silnik drugi startuje. Tutaj warto też wiedzieć, że taki start silnika, jaki teraz tutaj oglądamy, to jest start silnika automatyczny, tak zwany, a jest też start silnika ręczny. Tutaj, jeśli chodzi o automat, to właśnie wystarczy tutaj otworzyć te przełączniki, to otwiera też zawór paliwa do silników. To też pokazywałem przy właśnie paliwie, gdzie damy sobie fuel, tak, to są zawory paliwa do silników i te przełączniki master, pozycje on, otwierają te zawory paliwa i startują silnik automatycznie. Jest też start ręczny, no teraz go chyba nie pokażę, ale mogę tutaj wam pokazać, że są tu po prawej stronie dwa przyciski. Mamy engine master start, man start, czyli manualny start ręczny. To polega na tym, że najpierw właśnie wciskamy, na przykład startujemy silnik pierwszy, więc wciskamy ten przycisk. Tu zobaczmy sobie podświetlenie, jakie mamy. Nie mamy. Aha, bo to jest zabezpieczone. Tak, to jest jeszcze zabezpieczone. Nie, ale tu też się nic nie podświetla. Tak, czyli wciskamy najpierw na przykład ten przycisk i obserwujemy wtedy obroty turbiny M2. I w trakcie właśnie rozkręcania się tej turbiny dosyć szybko musimy przełączyć się tutaj tym przełącznikiem master na on. I tutaj właśnie ręczne odpalanie polega na tym, że to my sami musimy wyczuć ten moment, kiedy tutaj musimy włączyć pozycję on. A w trybie automatycznym nie musimy tam tego przycisku włączać na panelu górnym, tylko komputer sam wyczuje, tak, sam jakby wyczuje, wie, kiedy ma uruchomić tutaj
wszystko to, całą tą sekwencję uruchamiania silnika, więc wszystko się wykonuje automatycznie. Tutaj też warto wiedzieć, że ten przełącznik Mode Select w pozycji Start Ignition, on też tutaj ma wpływ na działanie pewnych układów. Na przykład jak wejdziemy sobie na stronę Bleed, to widzimy, że tutaj mamy zawór odcięty, zawór przy silnikach, czyli silniki, mimo że są teraz uruchomione, nie zasilają nam tutaj układu Bleed. No to właśnie też dlatego, że ten przełącznik jest w stanie właśnie Ignition Start. Tutaj jest bardzo ważne też, żeby go przełączyć z powrotem na pozycję normal. W tej pozycji też nie uruchomi nam się autopilot w trakcie lotu, więc musimy go tu przełączyć z powrotem na normal. No teraz dalej są te zawory zamknięte, ale też dlatego, że APU jeszcze ma pierwszeństwo tutaj nad dostarczaniem powietrza. Musimy wyłączyć jeszcze APU, co zaraz zrobimy. Ale przy rozruchu właśnie tutaj silników i kiedy ten selector mode jest w stanie ignition start, to tutaj odcinają się paki w pozycję low. No i jeszcze przy starcie właśnie silników. Co też warto wiedzieć, dlatego też właśnie potrzebujemy zasilać tutaj system bleed z innych źródeł, jak APU czy zewnętrzne tutaj źródło powietrza. Dobrze, możemy teraz sami się przywitać. Welcome, Captain. Coś bardzo ciche to jest, nie wiem, czy coś słychać, ale coś tam mówi. Tak, także zróbmy sobie teraz checklistę po starcie silników. A więc pierwsza pozycja to jest właśnie Engine Mode Selector w pozycji normal. Jest APU Bleed Air, dajemy na off, czyli wyłączamy tutaj APU Bleed. Teraz silniki powinny zasilać cały tutaj układ Bleed. APU Master dajemy na off, czyli ten przełącznik na off, wyłączamy APU w ogóle. Spoilery uzbrojone, więc tutaj idziemy, tu są spoilery, uzbrojenie spoilerów polega na wyciągnięciu tutaj tak do góry, ok, uzbrojone. Rudder trim set na 0, tutaj mamy tak trim steru kierunku, tu możemy sobie tak klikać czy też kręcić rolką myszy i zmieniać położenie trymera dla steru kierunku. I żeby dać 0, możemy tutaj szybko zresetować. No i upewniamy się, że 0 jest 0, ok. I pitch trim, czyli trim tutaj steru wysokości, ustawiamy tak, jak podaliśmy w MCDU do startu. My w MCDU, dla przypomnienia, to było w tutaj preferences, performance, podaliśmy sobie 0,0. Więc tak, teraz sobie ustawiamy. Tutaj też to możemy zobaczyć w karcie Fly Control, gdzie też mamy Pitch Trim. Tutaj nie widać tego za bardzo. A, tu jest 0,1, jest w tej chwili nastawione. O, ustawiamy sobie, no za dużo, tak, tak, żeby było 0,0, wedle tego, co sobie tutaj wpisaliśmy do startu. OK. I Flight Controls Check. Czyli sprawdzamy teraz, czy tutaj wszystko działa. Lotki działają, spoilery też. Ster wysokości się wychyla i ster kierunku jest OK. Klapy w pozycji do startu. I tu tak samo podajemy to samo, co podaliśmy tutaj w performance. Podaliśmy pozycję klapy drugich. Więc ustawiamy klapę w pozycję drugą. Teraz jest pierwsza, teraz jest pozycja druga. OK. No dalej ewentualnie możemy sobie włączyć engine anti-ice. Tutaj
panelu górnym tu są back anti-icing dla engine pierwszego i drugiego, czyli przeciwoblodzeniowe tutaj systemy, żeby tutaj odradzało nam silniki. Ale ja tutaj lecę latem, jest ciepło, nie potrzebuję tego. Tak samo możemy włączyć odrodzenie skrzydeł, jeżeli potrzebujemy. No ja tego nie włączę. Sprawdzamy ICAM status, czy jest wszystko tam dobrze. Tutaj właśnie zobaczmy sobie, co nam mówi właśnie wyświetlacz ICAM, bo on pokazuje nam, że jeszcze nie wszystko tutaj jest ustawione prawidłowo. Na przykład mówi nam, że take-off auto brake trzeba ustawić na pozycję max. Tutaj ogólnie, jeżeli chodzi o system wyświetlania tego, warto wiedzieć, że to, co jest na niebiesko, to jest coś, co powinniśmy zrobić, jeżeli to jest wyświetlane na tej karcie, tutaj w dolnej części. Na zielono mamy, że już jest zrobione. Tu mamy dodatkowe informacje, jeżeli jakieś systemy są powłączane czy powłączane, zależy jaki jest tam cel tego. No ale tu właśnie mamy na niebiesko, co należy zrobić, czyli take off auto brake dajemy na max. I tu mamy właśnie przyciski do automatycznych hamulców kół, czyli te auto brake'i. I przy lądowaniu ustawiamy albo low, albo mid, czyli średnie, albo właśnie low, czyli małe hamulce. A do startu zawsze ustawiamy max, po to właśnie, że jak zaniechamy startu, to żeby nam tutaj samolot zdążył wyhamować na pasie, jakim jeszcze pozostał. Także tu też widzimy, że podświetliło się to już na zielono. I tu mamy jeszcze pozycję ostatnią do wykonania, jest to Takeoff Configuration Test. I tu z kolei, żeby to wykonać, musimy kliknąć, żeby to było widać tu i tu, albo dobra, kliknę to jednocześnie. I tu mam przycisk To Config, czyli Takeoff Config, klikamy. Jest normal, więc wszystko gra. Czyli mamy tutaj ICAM status check, jest OK. Sprawdzamy jeszcze raz tutaj na wyświetlaczu ICAM, czy drzwi są wszystkie pozamykane. Tak, tutaj mamy, że wszystko jest OK, wszystko jest na zielono. I tu sobie klikam na clear, żeby wrócić do domyślnie teraz wyświetlanego tutaj systemu, jaki się wyświetla przy danym etapie lotu. W tej chwili mamy tutaj kartę wyświetlającą nam podwozie. Nasze koła i nasze tutaj, czy są wysunięte, czy nie. Tutaj chyba nie do końca jest to dobrze zrobione, ponieważ powinniśmy tu widzieć takie trzy trójkąty zielone, tak jak tutaj, na tych światłach oznaczających, że podwozie jest wysunięte. No tutaj ten system nie wyświetla chyba tego poprawnie, nie ma tych zielonych trójkątów. Jak podwozie się schowa, to właśnie wtedy te trójkąty znikają. Czyli teraz ta karta jakby mnie informuje, że mam podwozie schowane, co jest tutaj błędem tego wyświetlania tego tutaj. Tu mamy cztery opony tylne, albo te główne, inaczej mówiąc. Mamy też tutaj temperatury tych opon. Tu mamy 16 stopni, 19 stopni, 17, 17. I jeżeli temperatura opon jest zbyt wysoka, to możemy je schłodzić. Tutaj mamy wentylator do schłodzenia temperatury tutaj hamulców, żeby właśnie no, hamulce były bardziej sprawne, powinny być no, bardziej schłodzone. Tu mamy też informację, że auto brake jest ustawiony na max. No i możemy kołować na pas 11. Żeby wykonać kołowanie, to najpierw sobie włączmy światła kołowania, czyli tu mamy no slides, musimy dać w pozycję taxi. Teraz chyba są w pozycji off, tak, teraz są w taxi, teraz są w takeoff, teraz są off, taxi, dobrze, są w pozycji taxi. Zwalniamy hamulec postojowy. I możemy kołować, przypominam, że tu kołujemy sobie w lewo na drogę kołowania R2. Ja jestem jeszcze ciekaw, co mi powie Spoken ATC, tak z ciekawości włączymy. Dobra, teraz mamy, że na pas 33, ale to mi się zmieniło, bo nagrywam kolejny odcinek trochę później. No i teraz lekko zwiększamy ciąg, tak mniej więcej do obrotów 25% turbiny N1. Tutaj też warto zauważyć, jak to działa, że
nasz nastaw w ciągu jest oznaczony tutaj tym kółkiem takim małym zielonym, a zielona strzałka ta duża informuje nas o aktualnym tutaj ciągu. No i jeżeli kołujemy, to też warto przetestować hamulce kół, czy nam działają tutaj na orczyku, czyli po prostu hamujemy, tak, hamulce kół działają. Autobrake jest, kolejna pozycja to jest, przełączamy sobie autopilota w pozycję managed, czyli żeby tutaj komputer sam zarządzał tutaj prędkością i kursem. Robimy to tak, że po prostu przyciskamy te pokrętła, czyli tutaj klikamy sobie i nam się tutaj zakreskowuje, tak? Gdzieś to też dlatego, że tutaj w komputerze MCU podaliśmy sobie wszystkie tutaj tak parametry lotu, nasz plan lotu, więc komputer wie, jak ma lecieć i tutaj tak jesteśmy teraz w trybie zarządzania. Tak samo powinniśmy wcisnąć tutaj wysokościomierz i prędkość pionową. No i jeżeli chodzi o wysokościomierz, to oczywiście tutaj nastawiamy sobie wysokość naszą przelotową. Chyba że kontrola lotu nam powie, że musimy najpierw utrzymywać jakąś inną, niższą wysokość, ale ja tutaj się nie komunikuję z kontrolą lotów, więc stawię sobie moją wysokość docelową 14 000. OK. Teraz tak, tu jeszcze nie skręcamy. Tak, jeszcze muszę przeciąć teraz pas. Tu będzie mój pas 11, na który będziemy się ustawiać. Tak, jest 11.24. Powinniśmy teraz sobie na przykład włączyć radar pogodowy, jeżeli jest to potrzebne. Niestety radar pogodowy tutaj nie działa. Tutaj zapomniałem dać jeszcze ciąg w pozycję idle. Się trochę za bardzo rozpędziłem. No to trzeba wejść teraz w zakręt. Trochę mi przycina teraz gra. Niestety nie będzie za bardzo płynna ta animacja przy tym nagraniu, szkoda. Kolejna pozycja z checklisty, sprawdzamy, czy ten fly director jest włączony. Jest włączony, ok. I transponder ustawiamy w pozycję set. Tutaj pierwszy oficer bardziej to zrobi. Ja dam pauzę, bo teraz nie widzę, gdzie kołuję. Dajmy sobie w pozycję tutaj włączoną. Dobrze, wróćmy do lotu, do kołowania znaczy. Tu jeszcze zapomniałem włączyć. Tak, powiadomienie, że drzwi są zamknięte. Tu powinniśmy się zatrzymać i poprosić o pozwolenie wieży kontroli lotów na start, ale ja nie będę się tutaj pytał. No i tutaj jeszcze informacje bezpieczeństwa dla pasażerów. Dobrze, rozejrzyjmy się tutaj, czy nic tam nie leci, dobra. Zróbmy sobie teraz procedurę before takeoff. Właśnie patrzymy sobie najpierw na koła, czy temperatura jest poniżej 150 stopni. Jest poniżej, nie musimy tutaj chłodzić kół, ok? Jeżeli by trzeba było schłodzić koła, to też pamiętajmy, że po chłodzeniu kół musimy wyłączyć tutaj ten wentylator dla kół. Sprawdzamy jeszcze raz, czy selektor tutaj jest w pozycji normal, ok? Bo to jest bardzo ważne.
Transponder możemy znowu przełączyć na pozycję tutaj, tą ostatnią. Ta pozycja mówi, że teraz będzie nam też działał system ostrzegawczy o kolizjach. Dalej ustawiamy, tak, upewniamy się, że mamy antypoślizg ustawiony na on, ok. Powinniśmy teraz poprosić o start, ale ja tu nie będę prosił, bo i tak jesteśmy na nieprawidłowym pasie, bo teraz bym mi kazał chyba kołować na 33, bo pogoda się zmieniła. Światła stroboskopowe włączamy sobie na pozycję on, ok. I landing lights na on. W tej chwili jakie są pozycji? No, były wysunięte. Ok, teraz są w górnej pozycji on. To działa tak, że mamy off, mamy wysunięcie świateł i dopiero zapalenie świateł. Mamy runway turn lights, czyli takie światła boczne przy zakrętach. Też sobie je włączamy. I światła nosowe dajemy na pozycję take off, czyli tutaj do góry. I tak się prezentuje tutaj oświetlenie. Tak, tu mamy światła nosowe, tu mamy światła lądowania. Tutaj to jest światło nosowe, jak i kołowania, jedno z nich. No i załóżmy, że mamy pozwolenie na start. Więc ustawmy się na pasie. No i teraz rozpoczniemy rozbieg. Ja jeszcze się zatrzymam. Rozpoczniemy rozbieg, czyli tutaj musimy manetkę ustawić, przypominam, w pozycji flex. Będziemy startowali właśnie z redukcją ciągu. Następnie, tak, rozpędzimy się do prędkości, jaką sobie ustawiliśmy w MCDU jako prędkość VR, to jest 127 węzłów. I tutaj, jak zobaczymy na tym wyświetlaczu, ta prędkość jest tutaj nam zaznaczona. Jej jeszcze nie widać na taśmie, ta taśma będzie się przesuwać i wtedy ta prędkość będzie tutaj widoczna. Coś jest teraz też widoczna, ale nie widać dokładnie w tej pozycji. No i tak, warto też pamiętać, że musimy przejść z pozycji toga na climb tutaj, jeśli chodzi o manetkę ciągu, gdy osiągniemy wysokość 1500 stóp. Tutaj też wysoko, tak, prędkość decyzji 127 węzłów, tak jak mówiłem wcześniej. I prędkość V1 130. No i też zaraz po właśnie wystartowaniu będziemy musieli schować podwozie. Będziemy musieli rozbroić spoilery. Włączyć autopilota i podnieść klapy. Ale to ciągle sobie przesuwam, dobra. Także przypomnę sobie jeszcze skrót klawiszowy, jaki był na ustawienie tutaj przepustnicy. Pozycję flex to było Ctrl F. Tak, możemy dać od razu Ctrl F i powinna być pozycja flex. Dostajemy Ctrl F. Tak, jesteśmy w pozycji flex. To też mamy potwierdzone tutaj. Tak, mamy manualne ustawienie na flex. Temperatura dla flexa ustawiliśmy 61 stopni. Tutaj też autociąg się nam uzbroił jeszcze, ale on w tej chwili nie działa, tylko jest uzbrojony. I
teraz zobaczmy sobie te oznaczenia. Ja dam pauzę. Trochę tu nie widać, bo są dwie prędkości nałożone na siebie, ale mamy taką jedyneczkę i kreskę. To oznacza prędkość V1, czyli prędkość decyzji, czy startujemy, czy nie. Po tej prędkości nie możemy już zaniechać startu, trzeba startować. Mamy też takie niebieskie kółko tutaj. I to kółko to oznacza właśnie prędkość VR. To jest prędkość rotacji, przy której podnosimy nos samolotu. I tutaj tą kolorem magenta mamy zaznaczoną prędkość V2. I kontynuujmy tutaj nasz rozbieg. Tak, mamy V1, tym samym mamy VR, więc podnosimy samolot. Całkiem fajnie jest to oddane, to nawet klekotanie tego kokpitu całego. No i wznosimy się, jesteśmy 400-500 stóp w tej chwili. Możemy podnieść teraz podwozie. Możemy rozbroić spoilery. Mamy 1300. Możemy teraz tutaj przepustnicę ustawić w pozycji CL, bo przekroczyliśmy 1500 i włączamy autopilota. AP1 włączony i teraz autopilot będzie wykonywał zgodnie z planem lotu, ponieważ wszystkie tutaj przyciski mamy włączone. Jeszcze nam się rozbroiło, bo ja ruszyłem tak, z pozycji idle. Ok. Możemy podnieść klapy. Tu widzimy prędkość, ograniczenie prędkości co do klap. Tu widzimy, że autopilot automatycznie stara się utrzymać minimalną prędkość, znaczy maksymalną prędkość jaką może, ale nie przekraczając tej dozwolonej na klapach. Jeżeli teraz mu znowu podniosę klapy, to będzie mógł lecieć szybciej. Tak, może już lecieć szybciej i też właśnie podąża teraz za większą prędkością. O, teraz już w ogóle może zwiększyć do 250 i właśnie też utrzymuje 250, dlatego że w przepisach jest tak postanowione, że poniżej 10 tysięcy stóp. Tu mamy teraz 3800, czyli jesteśmy poniżej 10 tysięcy stóp. Odrzutowce powinny latać maksymalnie 250 węzłów. Jest to właśnie ograniczenie związane z hałasem, z redukcją hałasu. Także wzbijamy się, zróbmy sobie listę after takeoff. Tak, tu widzimy, że samolot wykonuje zgodnie z planem lotu. Bardzo ładnie. Czyli engine mode normal. Jest normal, jeszcze raz się to upewniamy. Spoilery są rozbrojone, klapy w górze. Tu też mamy obraz klap, są schowane. Podwozie w górze, jest oświetlenie zgaszone. Światła tutaj nosowe, pozycje off. Runway lights też, pozycje off. Upewniamy się, że paki są włączone, ok, są oba włączone i anti-ice ewentualnie możemy włączyć albo wyłączyć, jeżeli trzeba. O, tu nam już miga Q&H, bo ja ustawiłem w APU, że 8000 to jest transition level, czyli powinniśmy teraz przejść na ciśnienie standardowe, czyli wciskamy tutaj to pokrętło i mamy teraz standard, tu też nam się wyświetla standard, już nie miga. I zbliżamy się też do 10 tysięcy stóp. Także zaraz będzie mógł też samolot przyspieszyć, bo powyżej 10 tysięcy stóp będzie mógł lecieć szybciej. I teraz jesteśmy na wzbijaniu, więc zróbmy sobie checklistę na wzbijanie. Właśnie transition level już ominęliśmy, mamy ciśnienie standardowe, jest ok. Powyżej 10 tysięcy stóp już jesteśmy, możemy, też widzimy, że samolot przyspieszył do 280. Możemy powyłączać światła lądowania,
dać pozycję off. No, jest off. I seatbelts możemy dać na off. Możemy pozwolić ludziom tutaj, oczywiście jeżeli nie ma turbulencji, możemy pozwolić ludziom, żeby mogli tutaj odpiąć pasy czy opuścić swoje fotele. I za chwilę samolot powinien osiągnąć nasz pułap przelotowy 14 tysięcy stóp. Tutaj pamiętajmy, że utrzymujemy przepustnicę w pozycji CL cały czas, nawet podczas przelotu. Dopiero podczas już lądowania, przy samym już posadzeniu samolotu, odciągamy przepustnicę w pozycję idle. I tu widzimy, że samolot już wyrównuje na 14 tysiącach stóp na zadanej wysokości. Tu widzimy, że właśnie już wysokość jest utrzymywana, czyli alt cruise jest osiągnięty. Mamy informację, że tak, jest zarządzanie też prędkością włączone i nawigacją, tak, podążanie wedle planu lotu. Tu mamy też prędkość w liczbie Macha. Zobaczmy sobie ten wyświetlacz. Tu mamy pokazany nasz ground speed 347 węzłów, czyli prędkość z względem ziemi. Mamy też prędkość TAS, czyli true airspeed, jest to 346 węzłów. Czyli ground speed jest tam o jeden tylko węzeł szybszy, ale nasza prędkość tutaj wskazywana to jest tylko 280, no może parę węzłów. Czyli nasza prędkość względem ziemi jest oczywiście dużo większa niż względem powietrza, dlatego że jesteśmy już dosyć wysoko. Tu mamy informację, do jakiego punktu lecimy. Lecimy do punktu Dedol kursem 1,99 stopni i dotrzemy tam, znaczy dystans tam do tego punktu to jest 25 mil morskich. Tu mamy też kierunek wiatru i siłę wiatru, czyli wieje nam tam trochę od tyłu, ale siła wiatru jest w sumie 0, więc wiatr bardzo znikomy. I tutaj tym pokrętłem możemy sobie oczywiście zmieniać też w ogóle informacje o tym, jak, co ma się tutaj wyświetlać na tym wyświetlaczu nawigacyjnym. I mamy tak, mamy pozycję ILS, czyli tak jak przy podejściu ILS możemy to sobie włączyć, widzimy wtedy tutaj localizer na lotnisko, czyli naszą ścieżkę na oś pasa, jak i tutaj glide slope, czyli ścieżkę schodzenia. Dalej mamy też tutaj podobne urządzenie, tylko do wora, czyli widzimy nasze tutaj nastawienie co do wora. Tutaj też warto zauważyć, że te wszystkie trzy pierwsze mamy tu podpisane rose, czyli róża, a chodzi o różę wiatrów, że tutaj widzimy pełne koło 360 stopni w tych trzech ustawieniach, ILS, WOR, jak i NAV. NAV, czyli taka zwykła nawigacja, widzimy tutaj trasę naszego przelotu. Dalej to jest ARC, czyli widzimy tylko łuk tutaj naszej drogi. Dalej mamy PLAN, czyli też łuk, ale widzimy... O nie, PLAN mi się nie włączył. Trochę dziwnie się włączył ten plan teraz. Może podczas przelotu to inaczej się teraz wyświetla. Tak, bo na ziemi widzieliśmy też, że to było pełne koło. W każdym bądź razie w trybie tutaj planu. Chociaż nie, coś jest tu nie tak, mamy dwie pozycje samolotu. W trybie planu tutaj wyśrodkować się powinny tutaj punkty nawigacyjne poszczególne. No to wygląda, że coś jest teraz nie tak przy przelocie. I tu widzimy, że dolatujemy do punktu Dedol, będziemy odbijali w prawo na łódź. Dodatkowo jeszcze na tym wyświetlaczu możemy sobie tutaj powłączać różne dodatkowe opcje, które będą się wyświetlać. Tu oczywiście mamy zasięg, tym pokrętłem, tak, wiemy jak duży tutaj zasięg chcemy mieć.
osiągnięcie widoczności. Im większa liczba, tym tutaj większy zasięg widoczności jest. I mamy tak, możemy sobie włączyć airports, czyli lotniska. W pobliżu jakie mamy, tu widzimy jedno z lotnisk. Możemy sobie włączyć NDB, czyli punkty nawigacyjne. Tutaj jakieś widzimy. Możemy włączyć sobie WORy. No naprawdę nie ma żadnego. Ok, teraz są coś. Ok. To są WORy. Tutaj mamy waypoints, czyli inne punkty nawigacyjne, ale coś się znowu nie chcą wyświetlić. I mamy constraints, czyli takie ograniczenia prędkości i wysokości. Tu widzimy, że one się zaznaczają przy już podejściu do lądowania na Wrocław. Włączmy sobie ten widok łuku. Tu jeszcze mamy przełączniki, czy chcemy tutaj sobie wyświetlać WOR1 albo ADF. Mamy tutaj informacje. A środek to jest pozycja OFF, czyli wyłączony jest ADF1, czy informacja o WORze pierwszym. Albo ADF2, czy WOR2. Tu też mamy informację, możemy sobie wtedy to włączyć. Oczywiście, jeżeli będziemy dostrojeni do jakiegoś tutaj WORa czy ADF-a, to ma to wtedy sens. Ja tutaj nie jestem dostrojony do żadnego WORa ani ADF-a, po prostu lecimy zgodnie z planem lotu. Teraz zobaczmy sobie tego autopilota, bo tutaj właśnie lecimy teraz w trybie zarządzania, czyli komputer sam sobie tutaj zarządza, jak lecieć wedle planu lotu. No i na przykład ustalił sobie prędkość tam na 280, a ta prędkość została po prostu ustalona z wartości cost index, jaką sobie tutaj podaliśmy, że to jest 40. Jeżeli sobie oczywiście zmienimy ten cost index, dam sobie 70 na przykład, nasza prędkość powinna wzrosnąć. O, i widzimy, że teraz samolot przyspiesza do niecałych 300 węzłów. Tak, czyli jakby w ten sposób możemy zmieniać tutaj prędkość samolotu, zmieniając tutaj ten indeks kosztowy. Dam mu z powrotem 40 i teraz będzie samolot zwalniał. Tak, także tak to działa w trybie tutaj zarządzania, kiedy mamy trzy kreseczki, to oznacza, że właśnie autopilot pobiera dane tutaj, jakie zostały wprowadzone w MCDU. A jeżeli chcemy sami tutaj pilotować, tak, tu już samolot wchodzi w zakręt na prawo. Jeżeli chcemy sami sobie ustalić tutaj prędkość za pomocą tych pokręteł, to musimy teraz wycisnąć, na przykład ustawię sobie prędkość własną, to muszę wycisnąć tutaj to pokrętło. Żeby to zrobić, klikamy środkowym przyciskiem myszy. I teraz widzimy prędkość, ona się przepisała dokładnie taka, jaka jest teraz, czyli 281 węzłów. Ja mogę teraz kręcić tym pokrętłem i po prostu zmienić sobie nastaw taki, jaki ja chcę. Tak, na przykład 256 i widzimy, że tutaj ten nastaw mi się przesunął w dół i widzimy, że autopilot podąża teraz, zmniejsza prędkość, żeby utrzymywać mój nastaw 256. A jeżeli chcemy z powrotem, żeby to było w trybie zarządzanym, żeby tutaj autopilot kierował się tym, co jest podane w MCDU, no to znowuż to wciskamy, klikamy lewym przyciskiem myszy po prostu i wciskamy to pokrętło i widzimy, że znowuż samolot przyspiesza do 280, czyli będzie utrzymywał tą prędkość wynikającą z indeksu kosztowego. I podobnie jest z headingiem, tak? Teraz samolot kieruje się wedle planu lotu tutaj na kolejny punkt. Tu będzie LDZ, tak, tutaj też mamy LDZ na Łódź. Możemy to sobie też tu zmienić, czyli klikamy tutaj środkowym przyciskiem i widzimy teraz, że będziemy lecieli
wedle tej kreski, jaka jest tutaj. Widzimy, że samolot już chce tutaj wyrównywać. A nie, sorry, nie wedle kreski, tylko wedle tego tutaj trójkącika niebieskiego u góry. A ta kreska to jest nasz aktualny kurs po prostu. No i możemy sami teraz mówić, tak, dyktować, jakim kursem ma lecieć. Niezależnie od tego, co jest tutaj na planie lotu. Ja mu mogę powiedzieć, że ma wykręcić na przykład bardziej w prawo, na przykład w tę stronę. I samolot będzie tak wykonywał. Jeżeli chodzi o wysokość, to oczywiście możemy zmienić nastaw wysokości, ale jeszcze samolot nie podejmie żadnych akcji. Będziemy musieli jeszcze zmienić mu prędkość pionową, czy też kąt schodzenia po przełączeniu się na track. Track i FPA. No i teraz jestem w trybie track FPA i widzimy, że tutaj tutaj za bardzo ten wyświetlacz z kolei nie wyświetla tutaj to, co powinien wyświetlać. Tu powinien się wyświetlać pozycja, powinna się wyświetlać pozycja samolotu, potocznie nazywana ptakiem, bo to przypomina ptaka, jest takie kółko z poziomem skrzydeł. Tak, w pozycji heading mamy ten krzyż z flight director, ale w pozycji track no to się nic nie wyświetla. To jest chyba błąd, czy błąd, albo jeszcze niedoróbka do tego samolotu. Tak, tu widzimy właśnie, że mój samolot podąża teraz headingiem i widzimy, że to jest to, co ja sobie tutaj ustawiłem. Już nie wiem, czemu teraz nie widzę niebieskiego trójkąta tutaj. No i żeby powrócić, żeby samolot leciał znowu kursem wedle planu lotu, to wciskamy przycisk heading. Teraz samolot wykręci lekko w lewo, żeby kierować się do punktu LDZ. Jeżeli chodzi o prędkość poziomą czy pionową, tutaj jesteśmy wciśnięci, musimy to też wycisnąć, nie możemy teraz zmienić, a to chyba też dlatego, że musimy zmienić najpierw sobie wysokość. Ale dobrze, ja teraz nie będę zmieniał wysokości, zobaczymy to sobie też na etapie zniżania, po prostu jak już będziemy przy Wrocławiu. Dobrze, mamy trochę czasu, co by to jeszcze pokazać. No tak wygląda latanie tym samolotem. Samolot po prostu sam już wykonuje. No, można powiedzieć, że jedyna rola tutaj pilota to wklepać dane do tutaj MCDU, do naszego komputera. W sumie wystartować, włączyć autopilota i samolot sam wykonuje zgodnie z planem. No i później przy lądowaniu musimy zejść i tak, samolot już sam też podejdzie wedle planu. Tak jak sobie ułożyliśmy dobrze plan, żeby przechwycić ILS-a, także tutaj samolot też powinien sobie z tym poradzić. Tutaj też zauważyłem, że przy zniżaniu jakby samolot, przynajmniej ten tutaj w tym Flight Gear, ten Airbus A320 Family nie podąża wedle profilu zniżania, także tutaj trzeba samemu zaplanować to zniżanie i nie mamy tu żadnych wskazówek, kiedy należy to zniżanie rozpocząć. Ale też od tego są kalkulatory, albo po prostu możemy sami zrobić obliczenia, bo to też nie jest skomplikowane. Bo mamy wszystkie parametry, mamy wysokość docelową, wysokość obecną, mamy prędkość lotu, mamy prędkość zniżania, więc to wszystko da się wyliczyć. Ale żeby tutaj nam się nie nudziło, zrobimy sobie, na przykład zróbmy sobie pożar. Lewego silnika sobie zrobimy pożar. Dajmy sobie failures i engine fire left engine. Tak, i mamy warning.
Tutaj mamy warning, to jest coś, czym musimy się zająć natychmiast, to jest na czerwono. A tu mamy caution, tu mamy takie ostrzeżenie, które nie wymaga natychmiastowej reakcji. Tutaj zwolnię trochę czas jeszcze. Także tak, ok, mamy warning, możemy to sobie odklikać, żeby nam nie klikało i mamy informację, co się dzieje, tak? Mamy, że engine one fire. Tu mamy całą checklistę, jaką należy wykonać, to na niebiesko. Żeby potwierdzić, że to pierwszy silnik płonie, mamy tutaj też informację fire przy właśnie engine, przy silniku pierwszym. I tak samo na panelu górnym powinniśmy mieć tutaj podświetlone na czerwono, tak, że engine 1 tak tutaj ma pożar. No i co należy zrobić? Należy odciągnąć tutaj przepustnicę na idle, ale tylko przepustnicę dla silnika pierwszego oczywiście. Tu można też niezależnie tym ruszać. Więc tu sobie dajmy na idle. Ale tą przepustnicę powinniśmy dać teraz na MCT. I MCT to jest od Max Continuous Thrust, czyli taki kontynuacja ciągu maksymalnego dla właśnie operacji na jednym silniku. Także gdy lecimy na jednym silniku, tak, jeden idzie w idle, drugi idzie w MCT. Także taką konfigurację mamy. Kolejna tutaj checklista. To jest, żeby właśnie wyłączyć master silnika pierwszego, czyli odcinamy tutaj paliwo, co jest istotne, zanim zaczniemy gasić silnik. Tak, tu widzimy, że samolot ma teraz problemy i z hydrauliką, z prądem trochę, bo odcięliśmy silnik pierwszy. I teraz idziemy tutaj na panel górny, ale zanim jeszcze tu zgasimy pożar, zobaczmy sobie, jak to wygląda w powietrzu. Tak, widzimy, że silnik nam płonie. Dobrze, idziemy tu do panelu górnego. Odbezpieczamy fire, wciskamy, czyli wypychamy fire. Teraz mamy odliczanie do tego, że silnik musi zwolnić i zanim odpalimy agenta, czyli butlę gaszącą, musimy trochę odczekać te parę sekund, aż silnik zwolni obroty, to takie zabezpieczenie. Tu widzimy, że dwie butle zostały uzbrojone, możemy je odpalać. I jest agent 1, tak, żeby go rozładować, czyli rozładować butlę ze środkiem gaszącym. No to klikamy agenta 1, mamy poświetlenie, że rozładowano. I w sumie to spowodowało, że pożar został ugaszony. Możemy to jeszcze sobie potwierdzić tak, tym, że nie mamy tu już napisu fire. I tak samo na wyświetlaczu ICAM nie mamy już informacji o pożarze. Tu jest z kolei informacja, żeby crossbleed ustawić sobie na manualne sterowanie. No dobrze, jak pożar ugaszony, ja to sobie włączę z powrotem. Tutaj crossbleed, żeby sobie ewentualnie ustawić manualnie. Możemy odciąć albo otworzyć, wtedy nam tutaj to znika. Ale w sumie, dlaczego nam kazali tutaj manualnie tym operować? Jak wygląda tutaj? Znało, że nie chce połączenia, ale generuje tutaj jakąś dosyć niską temperaturę. No, ale ma na wejściu tylko tak, na wejściu jest zamknięte. Ma 46 PSI. No okej, mamy tutaj silnik zgaszony. Zobaczmy sobie hydraulikę, co się tu dzieje. Hydraulika tak tutaj przepompowuje z żółtego na zielony, dlatego że tutaj silnik pierwszy nie funkcjonuje.
No i mamy też informację, tak, żeby lądować tak szybko jak to możliwe. Landing ASAP, bo mamy tylko jeden silnik. Dobrze, samolot nam tu wykręca w lewo. Jesteśmy w sumie nad łodzią. Tutaj mamy... O, gdzie to mamy? Tutaj mamy miasto Łódź. Ja tutaj dla łodzi też sobie wygenerowałem budynki z OpenStreetMap. Tylko to się dosyć długo odczytuje. Dobrze, ja teraz uruchomię ten silnik, który żeśmy wyłączyli, ponieważ był tam pożar. Ale pożar został ugaszony. Tutaj też widzimy, że ta jedna butla agent pierwszy zostaje rozładowana, więc już jej nie naładujemy. To już zrobi obsługa naziemna. Mamy jeszcze tutaj agenta butlę drugą. Gdyby znowu był pożar silnika pierwszego. I żeby włączyć teraz silnik, włączmy sobie najpierw APU. Raz, żebyśmy mieli zasilanie też większe, jak i musimy włączyć sobie APU Bleed, dlatego że rozruch silnika odłączy nam tutaj paki, stawi na low, zakręci tutaj zawór. Teraz lecimy do punktu Nimom, czyli już zbliżamy się powoli do Wrocławia, chociaż jeszcze zostało 89 mil morskich. Jak tam nasze APU rozkręca się? Tak, APU jest podłączone od razu, znaczy jest włączone, rozkręciło się, ale także od razu automatycznie załączyło się do zasilania nam elektryki, prądu, dlatego że właśnie silnik 1 nie pracuje, więc mamy teraz, tak, APU jest podłączone do magistrali AC1 i bardzo dobrze. No i teraz jeszcze włączymy sobie APU Bleed, żeby APU nam zasilało też paki i jeżeli damy układ Bleed, widzimy, że APU jest podłączone, ok. No i teraz możemy spróbować odpalić silnik pierwszy. Możemy to zrobić tak, jak to robiłem na ziemi, czyli po prostu przełączamy się tutaj w Ignition Start i włączamy tutaj Master 1. Ale ja tym razem spróbuję zrobić to ręcznie. Zobaczymy, jak się odpala silnik ręcznie. No więc tak, tutaj się przygotujmy, dajmy sobie, odbezpieczmy sobie ten przycisk, później się przełączymy tutaj i włączymy przełącznik Master 1. Czyli dajemy tu w pozycję Ignition Start. Włączamy tutaj. Widzimy, się rozkręca i włączamy Master 1 i silnik się odpalił. Tak, też pamiętajmy, że jeszcze jest w pozycji idle, będziemy musieli tutaj zwiększyć później ciąg do tego silnika, ale niech się jeszcze ustabilizuje. Ok, przełączmy się tutaj teraz
mode na tryb normal. No i zwiększymy tutaj przepustnicę do trybu climb, w sumie już obie, ustawmy sobie tak na CL. Tutaj ciąg się zwiększył do silnika pierwszego, ok. Co się dzieje? Ok. Tak, mamy autotrust, jest speed uzbrojony, autotrust też, ok. Wszystko wygląda dobrze. Tutaj możemy już wyłączyć APU, APU Bleed wyłączamy. Tutaj widzimy, że teraz paki są zasilane z silników. Jest OK. I możemy w ogóle wyłączyć teraz APU. Już go nie potrzebujemy. Hydraulika. Już jest OK. Jest zasilanie z silnika pierwszego. Tutaj też widzimy, że brakuje pewnych informacji co do pracy silników. Brakuje nam temperatury. Brakuje nam wibracji też wirnika pierwszego i drugiego. Także nie mamy takich informacji. Tutaj też warto tak wspomnieć, co tu jest na dole, o tego jeszcze nie mówiłem. Tu mamy TAT, to jest całkowita temperatura powietrza, czyli Total Air Temperature. Tak, i mamy też temperaturę SAT, czyli Static Air Temperature. No jak widzimy, Total Air Temperature jest ten, całkowita temperatura jest wyższa od tej statycznej. O co tu chodzi? Statyczna temperatura to jest, można powiedzieć, temperatura otoczenia, jaka panuje w tej chwili na zewnątrz samolotu, na tej wysokości, na jakiej lecimy. Jest to minus 12 stopni Celsjusza. To było ok, tak, bo jest tam, jesteśmy wyżej, jest zimniej, ale temperatura TAT pokazuje nam 4 stopnie Celsjusza, a to jest z kolei temperatura wyższa, dlatego że ona mierzy nie powietrze statyczne, czyli takie normalne, które się nie porusza, ale ona mierzy powietrze, które uderza w nasz samolot, w poczucie naszego samolotu, tym samym uderza w termometr, który tam mierzy, ten czujnik, który tam mierzy tą temperaturę. No i powstaje po prostu energia kinetyczna przez to ścieranie się i przez to temperatura jest wyższa. No i ta temperatura całkowita TAT, ona jest potrzebna, tam jest ta temperatura przekazywana tam do komputerów w celu obliczenia true airspeed, czyli rzeczywistej prędkości względem powietrza. Tutaj w środku mamy godzinę, jaką mamy, po prostu jest 12.04. IGW to jest masa całkowita naszego samolotu po prostu. W tej chwili wynosi 118 500 funtów. W sumie te informacje są wyświetlane chyba na każdej karcie, tak? Takie same. Tu mamy taką kartę co do przelotu. Jeżeli damy sobie clear, włączymy sobie cokolwiek i damy clear, to zawsze nam się pokazuje taka karta przelotu. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w trakcie przelotu, bo jeżeli nie, to się pokażą inne karty. I tu też mamy takie podstawowe informacje co do silników. Tutaj zużycie paliwa. Tutaj też możemy sobie zobaczyć fuel i zobaczyć zużycie paliwa silnika pierwszego, drugiego, jak i rozłożenie tutaj paliwa w zbiornikach. Tu widzimy, ile paliwa jest zużywane na minutę, 80 funtów na minutę. Pozostało paliwa obecnie, mamy 8250 funtów. Tak, i co tu jeszcze mamy? Tu mamy właśnie ilość paliwa spalonego też sumarycznie przez oba silniki. Mamy ilość oleju. Mamy też wibracje tutaj turbin N1 i N2. Dalej mamy kondycję tutaj powietrza w naszym samolocie. Mamy tutaj raz, że temperatury w ogóle powietrza, jakie tutaj mamy dzięki właśnie pakom, dzięki klimatyzacji. Mamy to ciśnienie delta P, w tej chwili tu pokazuje nam 1,0 PSI. Wysokość kabiny, znaczy prędkość pionowa kabiny to jest 115. Ciekawe, bo lecimy poziomo, z tego co... Tak, powinniśmy lecieć poziomo, więc powinno być 0. I wysokość kabiny też 115. To są chyba błędne dane. Dajmy sobie to drugą kartę tutaj. Było press, tak. Tak, tu mamy poprawne dane.
co do wysokości kabiny, czyli wysokość kabiny jest 3563 stopy. To oznacza, że jakby człowiek, który siedzi teraz w tym samolocie, odczuwa atmosferę, ciśnienie atmosferyczne, tak jakby wszedł na jakąś górę, był wysoko, na wysokości 3563 stóp. Mimo, że samolot leci teraz na wysokości 14 tysięcy stóp. Oczywiście idealnie by było, jakby to było 0, czyli człowiek by odczuwał temperaturę tak, jakby był na poziomie morza. Tutaj mamy prędkość pionową, wynosi w tej chwili 1 stopa na minutę, czyli jest bliska 0, także nieskomfortowo, ludzie nie odczuwają silnych różnic, teraz jest nawet 0, co do ciśnienia. A tu jest błędne wskazanie, tutaj mamy ciągle wyświetlane, jak tak mówiłem wcześniej, jak byłem na Ziemi, też mieliśmy wskazanie 4.1 i tu też nam pozostaje wskazanie 4.1. I też jak widzimy, wskazówki zawsze są poziome, one się nigdy nie przesuwają. Taki błąd tutaj, błąd albo jeszcze niedoróbka tego samolotu. Ale tutaj clear i tutaj mamy zupełnie takie dane z czapy, można powiedzieć, ciągle 115. Tu zawsze jest chyba 1.0. No także widać też niedoróbki jeszcze tego samolotu. Także jak mówiłem, nie wszystko tutaj jest jeszcze dobrze odwzorowane, ale to już są szczegóły. Latać można. I tak, zbliżamy się do tego punktu minimum, zbliżamy się powoli. Ja sobie lecę jeszcze tutaj na zwolnionym czasie, żeby ewentualnie tutaj móc powiedzieć wszystko, co chciałbym powiedzieć. Tu mi się zepsuł coś widok, tak, ten widok się mi zepsuł, zepsuł się widok planu. Oddalmy sobie, tak to wygląda. Tutaj już praktycznie będziemy prawie że podchodzili do lądowania. W zasadzie tu przy punkcie to jest Sopot, jak dobrze pamiętam. Tutaj będzie dobrze być już na wysokości 3000 stóp, tak żeby móc przechwycić ILS-a, tak? Musimy być poniżej wiązki ILS-a, więc dobrze będzie tutaj być na wysokości 3000 stóp. Także tutaj ważna rzecz, kiedy zacząć zniżanie. Jeżeli jesteśmy leniwi, nie chce nam się tego liczyć samodzielnie. Ja też tutaj nie będę podawał wzorów, bo to jest dosyć proste, każdy też może to sobie tak wyliczyć, ale jeżeli jesteśmy leniwi i chcemy tutaj sobie szybko wyliczyć, kiedy powinniśmy rozpocząć zniżanie, no to tutaj na przykład możemy znaleźć jedną z wielu też chyba stron co do kalkulatorów, tak, Descent Calculator for Flight Simmers. To akurat jest narzędzie stworzone, przeznaczone dla X-Plane'a, ale to nie ma znaczenia najmniejszego, bo tak, wzory są te same. Tu wybieramy sobie najpierw, co chcemy się dowiedzieć, tak? Czy chcemy się dowiedzieć, jaki jest dystans, przy którym powinniśmy rozpocząć zniżanie. Czy mamy ten dystans, ale chcemy się dowiedzieć, z jaką prędkością chcemy tutaj się zniżać. Ja sobie wezmę tą pierwszą opcję i tak, czyli załóżmy, że ja wiem, że będę się chciał zniżać z prędkością, niech będzie 1800 stóp na minutę, ale nie wiem, tak, kiedy rozpocząć to zniżanie, tak żeby właśnie być te 3000 stóp przy moim tam punkcie Sopot. I tu może musimy podać pewne dane. Pierwszy to jest nasza obecna wysokość kursu naszego przelotu. Tutaj u mnie jest to 14 tysięcy stóp. Dalej mamy target altitude, czyli ta docelowa wysokość, na której chcemy się znaleźć. Ja chcę się znaleźć na wysokości 3000 stóp. Tutaj musimy podać prędkość, jaką mamy powyżej 10 tysięcy stóp. U mnie tam autopilot utrzymywał, jak dobrze pamiętam, 280, chyba 1 węzłów. Jaka będzie prędkość tutaj samolotu poniżej 10 tysięcy stóp? A to też dlatego, że właśnie poniżej 10 tysięcy stóp tutaj samolot zwalnia automatycznie do prędkości 250 węzłów. To też dlatego tutaj jest to uwzględnione, że mogą być dwie różne prędkości przelotowe, tak? Więc tak, lecąc powyżej 10 tysięcy stóp przeważnie lecimy szybciej, a poniżej 10 tysięcy stóp możemy lecieć maksymalnie 250 węzłów. To znaczy w symulatorze możemy sobie lecieć szybciej, no ale zgodnie z przepisami latając powinniśmy utrzymywać max 250 węzłów. No i tu musimy podać naszą prędkość zniżania, czyli prędkość w stopach na minutę.
Ja sobie ustaliłem, że będę się zniżał 1800 stóp na minutę, więc obliczmy to sobie. No i dostajemy dystans 26,61 mil morskich. Czyli będąc przy takim dystansie do mojego punktu docelowego tam Supul, czyli będąc 26 mil morskich przed tym punktem, dobrze by było już rozpocząć zniżanie. Można też zrobić oczywiście wcześniej troszkę, można też wziąć trochę takiej poprawki i jednak troszkę wcześniej zacząć to też zniżanie, żeby być pewnym, że rzeczywiście osiągniemy tą wysokość pożądaną 3000, bo inaczej może być ciężko z przechwyceniem ILS-a, możemy po prostu przestrzelić i nie przechwycić tego ILS-a i będziemy musieli po prostu odejść wtedy na drugi krąg. Dobrze, zatem kontynuujmy nasz lot. Ja tu mam jeszcze do punktu Nimom 46 mil morskich, a do tego Supput jest jeszcze kawałek, ale ja sobie rozpocznę bezpieczniej, trochę szybciej to zniżanie, więc powiedzmy, że rozpocznę to te 26 mil morskich przed Nimom, o ile nie zapomnę tego zrobić. Ale dobrze, mam jeszcze trochę czasu, zbliżamy się jeszcze do tego Nimom, za jakieś 20 niecałe mil morskich rozpoczniemy zniżanie. Jeszcze tutaj, zanim tutaj zaczniemy się zniżać, jeszcze sobie zwolnię czas. Tak, przypomniało mi się, że musimy też sobie tutaj, może zrobię teraz w tym okienku, zobaczymy jak to działa. Wejdźmy sobie w performance i tak, tu mamy nasz aktualny stan. No tutaj komputer wykrył, że jesteśmy w stanie descent, czyli zniżania lotu, znaczy w takiej fazie. Tu możemy też sobie aktywować approach, ale jeszcze tego nie robimy, bo samolot nam tutaj zwolni prędkość, tak, przelot nam zwolni, nie chcemy tego. Tutaj mamy stronę approach, czyli musimy tutaj, dobrze by było wypełnić tutaj te wszystkie dane co do naszego lotniska docelowego. Wejdźmy sobie zatem w wybierz lotnisko i wpiszmy EPWR, czyli nasze lotnisko docelowe Wrocław. Kliknijmy sobie w nie i powinniśmy dostać metar pogodowy, tak jest. I tak, pierwsza rzecz to podajemy ciśnienie QNH, tam we Wrocławiu jest 1019 hektopaskali. Wpiszmy to sobie. Aha, ja tu będę pisał z klawiatury, teraz dam sobie toggle. I klawiatura mi działa, pisanie jest dużo szybsze i wygodniejsze. I temperatura to jest 12 stopni, tutaj mamy łamane punkt Rosy, a tu chodzi o temperaturę powietrza, czyli 12 stopni, piszemy 12 i dajemy tutaj przytęp. I teraz jest kierunek wiatru łamane na prędkość wiatru i wiatr mamy podany tutaj, 310. To się dobrze składa, bo będziemy lądowali na 33. I łamane na siła wiatru to jest 0,6. OK, jest wpisane. Transition level jest też 8000 stóp, czyli pamiętajmy, że wtedy musimy się przełączyć na ciśnienie 1019. Kolejna rzecz, jaką tutaj możemy podać, jest albo baro, albo radio. To jest z kolei minimum wysokości nad poziomem morza dla baro albo minimum wysokości nad poziomem terenu dla radio, czyli dla wysokościomierza radiowego. I to należy odczytać z map, z kart tam podejść na Wrocław. Ja tutaj już wiem, że powinienem podać na przykład baro 188 jako minimum dla mojego samolotu. Zobaczmy sobie, no, nie mogę pisać, a dla radio powinno być 66 stóp. Ok, ciekawe, dla radio mi weszło, ale dla baro nie chciało. No dobra, dalej mamy landing config, konfigurację lądowania, jak chcemy lądować, czy przy pełnych klapach, czy konfiguracja trzecia. My tu mamy chyba wybrane właśnie pełne klapy, tak będzie config 3. Albo pełne klapy. Tu mamy informację jak VLS, to jest prędkość
prędkość lądowania, czyli z jaką będziemy lądowali, czyli będziemy lądowali z prędkością 120 węzłów. Mamy jeszcze V-approach, czyli to jest po prostu prędkość podejścia do lądowania. Tu mamy tą prędkość jako 126 węzłów. Także mamy to wypełnione. Następna faza to jest go around. A tutaj mamy approach wypełniony, super. Dobrze, powoli zbliżamy się do Nimon. 29 mil morskich jeszcze mamy. No i dobrze, ja sobie rozpocznę zniżanie, czyli powiemy tutaj, że chcemy się zniżyć na wysokość 3000 stóp. Także tutaj na wysokościomierzu na autopilocie ustawmy sobie zadaną wysokość. Jest 3000. I teraz musimy jeszcze wskazać, tak, samolot nie reaguje, musimy jeszcze wskazać, dalej lecimy poziomo. Musimy ustawić prędkość pionową, ujemną oczywiście, bo chcemy się zniżać. Ja chcę się zniżać 1800 stóp na minutę. I widzimy, że automat sam już to wykonuje. Także tutaj przepustnica została odcięta trochę, żeby utrzymać też prędkość odpowiednią. I rozpoczynamy zniżanie. Tutaj jak się zbliżamy do lotniska, warto sobie też przybliżyć tą mapę. Tutaj widzimy też ograniczenia co do wysokości. Nie powinniśmy lecieć niżej niż tutaj zadana wysokość. Ja będę ok, bo ja będę na 3000 tutaj leciał. Tu mamy 2300. Możemy też sobie włączyć tutaj ten przycisk Constrain, gdzie mamy tutaj takimi kółeczkami też pokazane, w których miejscach należy uważać po prostu. Dobra. No i zróbmy sobie checklistę na zniżanie lotu. Czyli mamy na FCU altitude jest set, jest ustawiony i kliknięty. Dobra, teraz kliknąłem, ale to chyba nie działa to kliknięcie w tym samolocie. I zapiąć pasy sygnalizacja. Musimy tutaj pasażerom włączyć. Zapiąć pasy, bo się zniżamy. Tu ewentualnie, jeżeli jest oblodzenie, możemy sobie włączyć anti-icy, znaczy wyłączyć, jeżeli mieliśmy włączone. Baro ref, czyli ustawienie ciśnienia, jeżeli miniemy 8000, jeszcze nie minęliśmy, musimy przerzucić się znowu na ciśnienie QNH, czyli 1000, tam było 1018, albo 1019 we Wrocławiu. Po minięciu 10 tysięcy, a właśnie mijamy powoli, zbliżamy się do 10 tysięcy. Musimy włączyć światła lądowania. Dobrze, mamy już poniżej 10 tysięcy. Też zauważmy, że właśnie autopilot automatycznie już zmniejsza prędkość do maksymalnej dozwolonej poniżej 10 tysięcy, czyli 250 węzłów. Dobrze, my włączamy światło lądowania. Pozycja on. OK. I kolejna pozycja, włączamy landing system. To są te przyciski, które nam tutaj tak pokazują ścieżkę podejścia ILS, czyli tak localizer, jak i ścieżkę zniżania. Tutaj mamy też informację, że jesteśmy już nastawieni na Wrocław, częstotliwość 110, 30,
pas 29, no to dokładnie jest 29,6, on to by się to 29. A nie, sorki, to jest dystans. Tak, to jest dystans do tego lokalizera, 28 mil morskich. Ok, minęliśmy 8000 i klika nam STD, czyli ciśnienie standardowe, należy teraz zmienić na ciśnienie QNH, więc klikamy z powrotem tutaj na to pokrętło i mamy ciśnienie, powinno być to, co jest, to samo ciśnienie, co jest we Wrocławiu. Ja się jeszcze upewnię, jakie tam było, 1019. No tutaj o jedną sobie zwiększymy, jest 1019. No i sobie zniżamy, tu już widzimy, że jesteśmy jesteśmy na punkcie Nimom, zbliżamy się do Suput. Jesteśmy na wysokości 6400, więc niecałe, znaczy ponad jeszcze 3000 musimy zbić. A mamy tam dystans 10 mil morskich, więc powinno się udać. Powinniśmy też niedługo zobaczyć wskazania ILS-a. Wtedy też powinniśmy przełączyć się na tryb Approach. Może jednak trochę przyspieszę zniżanie, bo się obawiam, że mogę być za wysoko. Tutaj autopilot też powinien nam automatycznie przejść na tryb Approach, ale możemy też aktywować Approach sami w tej chwili. Jesteśmy jeszcze w trybie zniżania. Tak, mamy tryb też tutaj Descent. Ok, za chwilę samolot powinien wyrównać na 3000. Mamy już tutaj ścieżkę na localizer, na oś lotniska. Ok, ustawiamy się na final approach. Ostatnia prosta na Wrocław. Niestety strasznie mi to też FPS spada, trochę niedobrze, przy lądowaniu będzie problem. Możemy włączyć też localizer, jeżeli chcemy tutaj teraz, żeby utrzymywać już tutaj tak ścieżkę ILS na lotnisko. Jeszcze glide slope nam się nie pokazał, jesteśmy za daleko. Tutaj już samolot zwalnia nam, bo aktywował się zapewne tryb approach. Jeżeli damy sobie pref, tak, jesteśmy w trybie approach. Możemy teraz opuścić klapy na pozycję, na razie drugą dam. Tak, tu widzimy wskazanie S, też właśnie prędkość ustawienia klap. Teraz mamy F. Widzimy też tutaj maksymalną prędkość, która nam się przesuwa. To sobie zbliżmy zasięg teraz. OK. Widzimy już glide slope, także możemy włączyć approach. Jest approach. Na razie glide slope jest uzbrojony. Jeszcze nie jest aktywny, bo za chwilę będziemy przycinać tę ścieżkę. Tu widzimy, jak to wygląda. Jesteśmy już idealnie na prostej. Możemy dalej wysuwać klapy. I uzbrajamy jeszcze spoilery. I ustawiamy hamulce, dam tutaj
średnie. Klapy na full. Widać już tutaj pas, na którym będziemy lądować. Jeszcze tutaj co do świateł dajemy nose na takeoff i te światła zakrętu także. Ok, sygnalizacja jest włączona. No i autopilot przejął ścieżkę, jest uzbrojony glide slope, jest dobrze, prędkość niska, tam 125 węzłów, prędkość schodzenia bardzo dobrze. To sobie już wyłączę. Tak, tu mamy jeszcze checklistę. Pisze nam, że musimy wysunąć podwozie. Więc zróbmy to teraz. Wysuńmy podwozie. Tak, mamy tutaj też podgląd, jak się nam wysuwa podwozie. No i tu powinny się te zielone trójkąciki nam zapalić, tak jak tutaj, ale tu mamy potwierdzenie, 3 zielone. Teraz włączę sobie jeszcze drugiego autopilota i w tej chwili 2 zapasowe działają. Normalnie podczas przelotu nie można włączyć 2 na raz, ale w trybie approach można włączyć 2 na raz. Tak, żeby być pewnym, że tak w razie awarii jednego z nich, ten drugi przejmie tutaj pilotowanie i posadzi nas na ziemi. Ja sobie zrobię auto land, czyli niech to wyląduje sobie automatycznie. Co ciekawe, tak, można tak zrobić. Nie musimy tutaj wyłączać autopilota. Jeżeli chcemy oczywiście ręcznie sobie tutaj podejść ten etap końcowy, to oczywiście wyłączamy wtedy autopilota i tutaj sami wtedy pilotujemy. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo strasznie mi klatkuje teraz ta gra, ale mam nadzieję, że na wideo jakoś to też będzie, że nie będzie jeszcze gorzej klatkować. Mamy outer marker, tutaj nam miga informacja. No i tutaj naszym zadaniem będzie też tak ustawić przepustnicę w pozycji idle, tuż przy posadzeniu się na ziemi. Jest retard, czyli dajemy ciąg na idle. No i samolot sam wylądował, tak? Sam nas tutaj posadził. Autopilot się wyłączył, mamy ostrzeżenie, ale to ok. Hamulce się załączyły. Spoilery też, widzimy tu strzałki. O, widzimy tu strzałki do góry. Wyłączę tu hamulce. Spoilery też rozbroimy. Tutaj mamy drogę kołowania, dlatego to wszystko rozbroiłem, żeby tutaj nie wytracić zbytnio prędkości i się nie zatrzymać całkowicie, tylko żeby tutaj sprawnie opuścić pas, zjechać tu na drogę kołowania i tu sobie zjeżdżamy. Możemy sobie zrobić after landing checklist. Ja tu może się jednak zatrzymam, żeby nie musieć się martwić kołowaniem.
I teraz tak, światła tutaj nosowe w pozycję taxi. Landing lights na off, więc na środek, pozycja off. I runway turn lights na off. OK. Światła stroboskopowe na off. Były na auto, teraz są na off. Transponder na standby. Tutaj mamy transponder i jest na standby. Klapy w pozycję 0. Są na 0. Spoilery są schowane. Radar pogodowy na off, ale tutaj nie włączaliśmy. Landing system możemy dać na off, czyli tutaj wyłączamy. To jest włączone, ok. Możemy sprawdzić jeszcze temperaturę kół. Jeżeli jest powyżej 120, znaczy 100, nie, nawet sorki, jeżeli jest powyżej 300 nawet, to dopiero wtedy włączamy sobie tutaj chłodzenie tych kół, tych hamulców. Ale tu jest w miarę niska temperatura, 130 maksymalnie. I możemy rozkręcać APU, żeby tutaj przejść później na zasilanie z APU. Rozkręcamy APU, start. Tu mam jeszcze ostrzeżenie, że autopilot jest wyłączony, dobra. I możemy sobie kołować dalej. Kołujemy na miejsce postojowe. Mamy tu jeszcze jakieś ogłoszenia dla pasażerów. A, to było prepare for takeoff, to ominąłem. Seat belts do not off. Zobaczymy, jak się steruje kołem. O, nie w tą stronę. Żebym narobił. Dobra. Tak to jest, jak się nie wie, gdzie się zakręca. Także kołowanie tutaj jest też dość proste, bo wystarczy tutaj lekko przesunąć przepustnicę do przodu. Później nawet można oddać pozycję idle i samolot będzie tutaj nam z małą prędkością kontynuował kołowanie. Tutaj też niestety zauważyłem, że ten samolot nie rzuca cienia żadnego. Nie ma cienia na ziemi, ani też nie ma tutaj cienia tak w kokpicie. A szkoda, bardziej by tutaj to urealniło ten samolot. Mam nadzieję, że tam, gdzie kołuje, będzie jakieś miejsce postojowe. Tak, powinno być tutaj. Jeżeli chodzi o paliwo, tak, to nawet sporo mi paliwa zostało. 6000 nawet funtów.
Dobrze, damy to sobie w lewo i tu się zatrzymam. Sobie przyhamujmy. Parking brake. No i checklista właśnie parkingowa, czyli parking brake jest ustawiony. Możemy wyłączyć silniki, czyli odciąć tutaj master switch silnika pierwszego, silnika drugiego. Silniki się zatrzymują, ok. Beacon light możemy wyłączyć. Jest beacon off. Nose light może być na off. Teraz jest off. I można wysiadać, czyli seat belts na off. Pompy paliwa wyłączamy wszystkie. OK. No jeżeli chodzi tutaj teraz o Ground Services, wkładamy sobie klocki, chociaż mogłem troszkę bliżej jeszcze podkołować, ale dobra. Możemy dać sobie Ground Power Unit. Dajmy sobie schodki, bagaże i możemy otworzyć ludziom drzwi. Jaki tutaj luk bagażowy. I możemy włączyć teraz external power. Jest włączone. I możemy wyłączyć APU. APU wyłączone. No i możemy w sumie powoli wszystko pogasić. No to jeszcze oczywiście pasażerowie muszą wysiąść z samolotu. Mamy approach, możemy go wyłączyć. Hamulec możemy zwolnić, bo mamy klocki pod kołami. OK. To jeżeli zostanie nam właśnie jakiś błąd, możemy wcisnąć, tak jak ja przed chwilą to zrobiłem, przycisk clear, co jakby potwierdza systemowi, że OK, rozumiem. On wtedy usuwa ten napis. I też pokazuje się strona jakby domyślna dla danego etapu lotu. Damy status, to jest OK. No i jeżeli pasażerowie opuścili już tutaj wszystko, możemy pozabierać schodki i takie tam rzeczy. Możemy pozamykać drzwi. Jest ciąg w pozycji idle, OK. I możemy powyłączać resztę rzeczy, czyli zgasimy sobie tutaj światła. OK, jest ciemno. Wyłączamy sobie tutaj adirsy. OK, są na off. I możemy wyłączyć zasilanie. Wyłączamy wewnętrzne zasilanie. I możemy wyłączyć baterię. Jest samolot wyłączony. Także tyle, jeżeli chodzi o latanie Airbusem. Tutaj przeszliśmy sobie, jak dobrze pamiętam, przez 6 odcinków.
zrobiliśmy sobie checklisty, zrobiliśmy sobie uruchamianie i pokazaliśmy tutaj sobie wszystkie tam mniej więcej systemy. Więc żeby nie przedłużać, dzięki za oglądanie, będę kończył i do następnego odcinka. Cześć Wam!